tym roku nie w remontowanym właśnie Domu Kultury Mors, ale w kosmosie odbędzie się koncert charytatywny Anioły są takie ciche, dzielimy się swoim talentem, pomagając innym. W środę 24 stycznia wystąpią młodzi uzdolnieni dębiccy artyści oraz rockowy zespół Mr. Polak. Nie zmienia się oczywiście cel przedsięwzięcia. Uzyskane fundusze zostaną przekazane na rzecz dzieci chorujących na mukowiscydozę. Anioły są takie ciche, ale są konsekwentne i systematycznie pomagają. Pomagamy oczywiście Kamili Bonarek i Marysi i Krzysiowi Jakiełkom, którzy są bardzo poważnie chorzy i wymagają stałej opieki lekarskiej. Jest to dla nas potężne wyzwanie, ponieważ w tym roku sala w Domu Kultury Mors jest remontowana, więc dzielimy ten koncert na dwie części, ale bardzo się cieszymy, bo zainteresowanie jest ogromne. Pierwsza część muzycznej imprezy odbędzie się 24 stycznia o godzinie 9, druga o 12. Organizatorami koncertu, który patronatem objęli burmistrz i starosta powiatu dębickiego są Drugie Liceum Ogólnokształcące imienia księdza Jana Twardowskiego oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.